Cześć wszystkim, tu Henryk. W dzisiejszym wideo chciałbym przedstawić Wam historię Mateusza Chodacza, który pobił rekord sprzedaży i po 3 miesiącach po dołączeniu do kursu ZSA dołącza do klubu 10K, czyli w ciągu 1 miesiąca osiągnął przychód swojej agencji 13,5 tysiąca. Nie chcę, żebyśmy w tym wideo skupiali się na tym, dlaczego warto dołączyć do kursu ZSA. Nie chcę Wam sprzedawać tego kursu, tylko chcę w pełni skupić się na Mateuszu i jego historii. I chcę, żebyśmy po prostu z tej historii jego wyciągnęli jak największą wartość, jak najwięcej lekcji dla siebie. Mateusz po 3 miesiącach poinformował mnie, że nawet zapomniał, że taki obrót zrobił. Ja pamiętam, że jak wymyśliłem, że chcę zrobić w swoim kursie taką nagrodę dla osób, które osiągną taki obrót, Mateusz po 3 miesiącach dopiero się ocknął, że on ten rekord już pobił i napisał do mnie wiadomość i co? Przyjechałem specjalnie do Augustowa, do jego miasta, żeby pogratulować mu osobiście, wręczyć mu drobny upominek. I po tej rozmowie, po tej całej rozmowie lecimy na kolację, gdzie będziemy świętować sukces Mateusza. Mateusz, piąteczka, gratulacje, mega, gratulacje. Co, rozpakuj swój prezent, nie jestem mistrzem. Kaniowicz w dekupażu. Wiesz co, nie jestem mistrzem pakowania prezentów. Pierwszy raz sobie to pakowałem w taki sposób. Ale najfajniejsze jest pakowanie. Myślę, że największa wartość jest właśnie w prezencie samym. O kurde! Czytałeś ją? Nie czytałem. Właśnie tak zastanawiałem się, kurczę. Czy trafię właśnie z prezentem? Zajebiście, bardzo dziękuję. Zastanawiałem się nad tym, jaki wręczyć ci upominek. Myślałem o jakichś tam statuetkach i tak dalej, ale pomyślałem, że nie będę to i nic świrował, tylko zastanawiałem się nad tym, co dla Mateusza największą wartość, więc myślę, że takim upominkiem będzie najlepszym książka. Nie trafiłeś na prawo. Zwłaszcza, że Ray Dalio jest jedną z osób, które warto śledzić w świecie biznesu. I ta książka też jest mega, mega, mega fajna i bardzo ci polecam ją przeczytać. Jak tylko będzie chwila czasu. Tak, chwila czasu, dokładnie. To słuchajcie, będzie na relaks, totalnie na relaks. Dokładnie, tak. Dokładnie. Także już upominek wręczony, przechodzimy do konkretów. Mateusz, ja mam tutaj kilka sobie pytań zanotowałem, które chciałem ci zadać. Które myślę, że będą mega wartościowe dla osób, które oglądają to wideo. I pierwszym z pytań, tak żeby odbiorcy Ciebie lepiej poznali, to jest to, jak w ogóle, czym się w ogóle zajmowałeś przed dołączeniem do kursu ZSA? Czym się zajmowałeś? Opowiedz trochę o swojej historii, wiesz, jak to się potoczyło, że nagle dołączyłeś do kursu ZSA? Co robiłeś wcześniej? Słuchajcie, 2 lata temu, tak 2-3 lata temu już w sumie zaczęła się moja historia z internetem na poważnie. Dołączałem do biznesów online tak zwanych wtedy, aha, do różnych MLM-ów. Po 1,5-2 latach stwierdziłem, że chciałbym jednak coś zmienić w tym swoim działaniu. Widziałem duże pole do manewru, jeśli chodzi właśnie o ten biznes online, bo widziałem jego bolączki, widziałem, że tam się dzieją po prostu złe rzeczy. Źle to jest prowadzone w internecie. Mhm. Dzięki temu, że byłem wewnątrz, mogłem poznać cały ten system. Dzisiaj pracuję z tymi ludźmi, im pomagam i wznoszę rzeczywiście. Wydaje mi się, że jako naprawdę pionier w Polsce mogę tak o sobie dzisiaj powiedzieć z dumą, naprawdę z dumą mogę tak dzisiaj sobie powiedzieć, że zmieniamy trochę obraz tego biznesu online, zmieniamy obraz MLM-u w ogóle w internecie. Mhm. Dzięki temu, że stworzyłem sam swój własny system, który naprawdę świetnie dzisiaj działa. Mega, mega. Czyli po prostu na początku, jak w sumie większość osób, gdzieś tam się napotkałeś w tych biznesach internetowych, poznawałeś różne osoby i chyba, kurczę, ten MLM gdzieś tam na początku chyba po prostu pozwala poznać ten świat taki internetowy, tak. Gdzieś tam jak to działa, ten biznes taki zdalny trochę. I to jest taki chyba pierwszy krok dla większości osób, nie? Dokładnie tak. Network dał mi bardzo dużo. Dał mi bardzo dużo pod takim względem, że uodporniłem się na nie. Mm-hmm. Uodporniłem się na to, że może nie iść tak, jak sobie człowiek zakłada. A mimo tego ciśniesz dalej. Jasne. Ale trzeba sobie też uświadomić jedną rzecz, że jak ci nie idzie i próbujesz różnych dróg, to warto może zastanowić się nad czymś innym. Może z tym związanym, tak jak u mnie. Mm-hmm. Że mogę w ten sposób pomagać ludziom w tej branży, niekoniecznie będąc w niej na maksa
jakby działającym, nie? Jasne. To myślę, że to jest takie fajne teraz przejście do tego, jak się w ogóle, co się stało, jak to się stało, że postanowiłeś otworzyć swoją zdalną agencję social media. To chyba był taki naturalny krok, tak mi się wydaje, że przez ostatni rok bardzo dużo działałem jakby sam, dużo próbowałem różnych rozwiązań, właśnie próbowałem tego swojego systemu, brakowało mi gdzieś takie kropki nad i, czy poprowadzenia krok po kroku, jak to rzeczywiście powinno być zrobione. Ja jestem takim człowiekiem, który bardzo lubi pracować i jestem takim duerem, nie wiem jak to powiedzieć, nie? Że gościem, który po prostu jak mu coś powiesz, to on to zrobi i idzie na maksa w to, nie? Jasne. Jeżeli, jeżeli jest jakaś droga wyznaczona, która rzeczywiście działa, tak jak u Ciebie w kursie, no to ja po prostu cisnę na maksa, aż dopóki nie osiągnę tego wyniku, nie? Jak rzeczywiście bym cisnął i nie widział tego wyniku, powiedziałbym, kurde, coś jest nie tak, nie? Bo dałem z siebie wszystko. Jeżeli dałem z siebie wszystko i zobaczcie, po 3 miesiącach tak to wypaliło, no to... Mega. Ja jestem pod mega, mega wrażeniem, ponieważ ja sam, kurczę, nie, może nie to, że nie wierzyłem, ale Ty po prostu upewniłeś mnie w tym, że ten jakby materiał jest świetny i że tylko wystarczy jakby chęć działania i ten głód pracy, ponieważ wiadomo, każdy materiał, który gdzieś tam znajdziecie w internecie, każda książka, każde szkolenie, każde jakieś seminarium, to jest wszystko wiedza. I tak naprawdę często powtarzam o tej zasadzie 3W, żeby mieć wyniki, musi być jej wiedza oraz wdrożenie tej wiedzy. Musi być działanie, to jest bardzo, bardzo ważne. I większość osób chyba zapomina o tym działaniu, nie? Bo to jest najtrudniejsze. Tak, tak, bo to jest, wiesz, fajnie jest obejrzeć coś i... No i nam się wydaje, że to samo się zadzieje po prostu, nie? Tak. Że to samo się zadzieje, teraz okej, mam wiedzę, no i co? I tak naprawdę, no... Ale nie masz pewności siebie, nie? Właśnie, właśnie, a kurczę, to sprzedaż, działasz, działanie, wszystko się wyrabia podczas... sprzedaż, umiejętności, pewność siebie, wszystko się wyrabia podczas działania, nie? Zdecydowanie. Praktyka, praktyka, praktyka. Dobra, Mateusz, powiedz mi, jak teraz wygląda Twoja agencja? Ilu masz klientów? W jakiej niszy, na jakiej niszy się sprecyzowałeś? W tej chwili klientów jest 11 na różnych pakietach. Na różnych pakietach. To nie jest tak, że każdy jest na najwyższym pakiecie. Oczywiście są, prowadzę różne usługi. Jest też tak, że mam klientów, którzy tylko i wyłącznie pisze posty na przykład, tak? Mhm. Ale mam też klientów, którym robię wszystko od A do Z, łącznie z reklamami. Jasne, jasne. 80% tych klientów w tej chwili to jest branża właśnie networku. Są też dwie osoby, które są typowo blogerowo-influencerskie. Jasne. I oni są nastawieni po to, żeby raczej rzeczywiście te ich profile szły w górę, żeby było większe zainteresowanie. No bo oni też pracują zupełnie na innym schemacie. Oni przyciągają do siebie sponsorów, przyciągają do siebie firmy, z którymi chcieliby współpracować. Natomiast w networku ty przyciągasz tych ludzi, nie? To jest odwrotność. Tak, zupełnie. Tak, tak. I tak jak masz jakby wybrać, to najbardziej w której niszy ci się najlepiej pracuje? Zdecydowanie network. Tak, tak. Na pewno. Czy influencer, bloger to jest fajna nisza, która jest... Może nie powiedzieć, że dosyć prosta, nie? Ale nie jest skomplikowana na pewno. Na pewno nie jest skomplikowana. Ja nie wiem, ja lubię chyba wystawiać sobie jakieś tam wyższe cele, tak? Jasne, no fajnie. Specjalistów od blogowej sfery, czy od influencerskiej sfery jest sporo w Polsce, nie? A kogoś od totalnie od networku, takiego naprawdę z prawdziwego zdarzenia, myślę, że nie ma. To jest mega. Dlatego właśnie zachęcam osoby, które chcą budować swoje agencje, żeby znaleźć swoją niszę. I to jest pierwszy krok, który automatycznie Was wyróżnia na tle konkurencji. Ponieważ agencji jest mnóstwo, nie? Ale na przykład agencji dla networkerów no, jest tylko Twoja, tak? Jest tylko moja. No, może ktoś tam jest, nie? Ale... Pewnie tak, ale jakby Twoja jest taka najbardziej teraz znana, nie? Tak. Czyli ktoś jak działa w branży networkingowej, od razu chcę rozbudować swoją markę, chcę pozyskać więcej. Ty się miałeś prospektów, tak? Tak, tak prospektów, tak. To tak, no ich stwierdzenie, nie? Jasne. Prospekt, czyli osoba, która jest potencjalnym, że tak powiem, współpartnerem biznesowym. Jasne, czyli się nie mówi, że szukamy partnerów biznesowych, tylko prospektów. Tak. Ja tak się zastanawiałem, bo miałeś biogramię u siebie na Instagramie. Jasne. I tak, okej, myślę, dobrze, to już fajnie, że jakby już zaczepiłeś te słowo, bo ich przyciągnę. Super, super, to jest mega fajne. Czyli tak, w swojej agencji skupiasz się na niszy networkingowej,
Masz 11 klientów i w przyszłości planujesz tylko i wyłącznie się zamknąć na niszy networkingowej. Tak? Czy gdzieś... Co? Chyba nie zdążyłem jeszcze o tym pomyśleć, nie? Jasne. Ale czujesz taką potrzebę, żeby iść tam otwierać się dalej, czy myślisz, że jakby to jest taka nisza? Wydaje mi się, że ta nisza jest jeszcze tak mało zagospodarowana, tak słabo ludzie prowadzą te wszystkie swoje profile, że jeszcze dużo jakby pracy przede mną, dużo czasu, zanim rzeczywiście ten obraz się poprawi. Ja bym chciał pomóc wielu osobom, więc na pewno będę wypuszczać jakieś produkty swoje cyfrowe, no bo nawet przy jakiejś dużej automatyzacji, no nie będę mógł mieć w stanie 100 klientów, 200 klientów. No to nie jest nie ma sensu też mieć chyba, nie? Nie ma sensu chyba zresztą. Iść tak ilościowo. No ale tak, ja tak też u siebie po prostu lubię ten minimalizm w swojej agencji. Dobra, Mateusz, a powiedz mi, jaki konkretnie problem tej swojej niszy rozwiązujesz w swojej agencji? Głównym problemem jest taki, że oni nie pozyskują partnerów biznesowych. Tak? Czyli nie pozyskują... Z klientami nie ma takiego problemu, no bo każdy MLM ma jakiś swój produkt, czy to jest kosmetyk, czy to są suplementy, czy to jest jakaś usługa. No i klienci zawsze się zdarzają, tak? Czy ktoś tam o ciebie zamówi, nawet znajomi, tak? Ale żeby ktoś budował z tobą biznes, no to jest to mega trudne. Mega trudne. Szczególnie, jeżeli się kończy twoja lista gdzieś tam, ta offline, z swoich znajomych gdzieś tam, nie? To się zaczyna robić problem, no bo dotykasz sufitu. Kurde, nie mamy jak tego przejść, nie? No i ludzie wiedzą, że w tym internecie jest ogromny potencjał. I na Instagramie jest ogromny potencjał, ale totalnie nie umieli tego wykorzystywać, nie? Czyli na tych profilach była w większości inspiracja, czyli cytat, zdjęcie. I Jezus Maria, czemu to nie działa, nie? No. No to tak nie ma, niestety. Trzeba budować autorytet. Tak, trzeba. Ja zawsze działam po takiej złotej piątce, czyli edukacja, rozrywka, inspiracja, kontrowersja i opinia. I je wszystkie, ta złota piątka musi być po prostu. Mega. Nie? I to ma wtedy sens, tak? Tak. Gdy się jakby, wtedy to jest spójne, a nie tylko po prostu inspirujemy swoich odbiorców, ponieważ ja przez długi okres też inspirowałem swoich odbiorców i wszyscy pisali do mnie, że Heniu, świetnie, fajne teksty. Ale tak naprawdę nie było z tego sprzedaży, nie? No właśnie. I to był jedyny taki ten. To powiedz mi, Mateusz, okej, masz 11 klientów. I jaką metodę najbardziej rekomendujesz, żeby pozyskać tych pierwszych klientów do swojej agencji? Co jest twoim zdaniem takim najlepszym sposobem dla osób, które chcą pozyskać tych pierwszych klientów, mają problem z pozyskaniem tego pierwszego klienta i nie wiedzą, od czego zacząć? Na pewno bardzo sprecyzować swoją niszę, tak jak ja to zrobiłem. Jeżeli będziesz... ogólnie albo będziesz się zastanawiać, a może tu, a może tam gdzieś, to nie wróży ci nic dobrego. Dlatego, że będziesz cały czas szukać i nie będziesz precyzować swojej ani oferty, ani swojego przekazu do tej osoby. Jasne. Jeżeli się skupisz bardzo mocno na wąskiej niszy, nawet jeżeli na początku nie zdobędziesz tych klientów, ale będziesz wiedział, że to jest dobra droga, to szybciutko ten próg, gdzie nie masz tych klientów i zaraz się oni pojawiają, bardzo szybko znika. Naprawdę tak jest. Te osoby, które poszukują gdzieś tego pierwszego klienta, może się wydawać im, że to jest tak mega trudne i ciężkie, ale jak ten pierwszy klient się znajdzie, który naprawdę zapłaci ci godziwą cenę, to mówię wam, że to jest potem tak, jak domino. Lecisz po prostu dalej. Jak zrobisz dobrą robotę dla jednego, to procentuje dalej. Też fajnym sposobem jest, jeżeli nie macie doświadczenia, nie macie zbudowanego konta, ani marki osobistej wcześniej, nic, no to fajnie zrobić coś komuś za darmo, w zamian za rekomendację po prostu, tak? Tak. Czyli jak ktoś cię zarekomenduje u siebie, nagra ci wideo, czy udostępni cię na stories, gdzieś na swoim profilu na Facebooku, poleci cię dalej, to gwarantuję, że taki sposób reklamy jest chyba najlepszy w ogóle na świecie. No tak. Ludzie robią za nas najlepszy marketing, tak, nie? Zdecydowanie jest, tak. Możemy sami swój produkt chwalić, usługę, a ludzie tak naprawdę no, robią to najlepiej. Tak, jeżeli komuś zrobisz świetną robotę, no to słuchaj, to pojawi się. Czyli Mateusz, tak podsumowując, znaleźć niszę, sprecyzować swoją niszę. Zdecydowanie. Druga sprawa to po prostu zacząć od tego pierwszego klienta, zdobyć, nie wiem, poszukać go wśród znajomych, wśród otoczenia swego, u znajomych i dostarczyć mu jak najlepsze efekty, a następnie zdobyć od niego jakąś rekomendację. Nie? Tak. I to myślę, że nie będzie problemem w ogóle, jeśli dostarczy mu świetny efekt. A zwłaszcza jak działasz w niszy, która jest niszowa, nie wiem, typu network marketing, czy twoi klienci też nie mają problemu z tym, żeby polecać ciebie nawzajem? Czy mają coś takiego, że kurcz, nie polecę Mateusza dla kogoś tam, ponieważ... Z tym jest różnie. Wszyscy są bardzo zadowoleni,
Niektórych mogę wykorzystać na przykład w jakichś reklamach, w swoich spotach reklamowych czy jakichś swoich reklamach. Niektórzy wolą gdzieś tam zostać z tyłu, ale nie ma nigdy tak, że nikt chociaż mi tekstowej rekomendacji nie zostaje. Jasne. Nie ma jasne. Czegoś takiego, nie? To jest obopólna, jakby wiesz, współpraca. Ja ci robię super, no to co to za problem, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. I powinniśmy się jak najbardziej starać, żeby zdobywać te rekomendacje, bo to jest paliwo naszego biznesu. Paliwem każdego biznesu, nie tylko właśnie podczas budowania agencji, ale mi się wydaje, że paliwem każdego biznesu są opinie zadowolonych klientów. Dokładnie tak. I jeśli ten klient jest mega szczęśliwy, on się zamienia w adwokata twojej marki, nie? I później, kurczę, podczas spotkań właśnie jakichś networkingowych może, czy w twojej niszy, nie? Mówię, ktoś na pewno zapyta go, ej słuchaj, kurczę, widzę, że tam coś działasz na tym Instagramie, jakoś się rozwijasz mega, nie? Właśnie, jak to się stało? I wtedy idzie powoli rekomendacja i tak głowa po głowie idzie to dalej, 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 dalej i tak to się właśnie rozchodzi. I w sumie nie trzeba mieć, jak na twoim przykładzie, mnóstwo klientów w swojej agencji. 11 klientów i 13,5 tysiąca przychodów w swojej jakby w ciągu miesiąca jednego. To jest, kurde, ja cały czas o tym wyniku myślę i to jest moim zdaniem do zrobienia. I jak się ciebie słucha, to mi się wydaje, to jest takie, wiesz, pewnie ludziom się wydaje, kurczę, jakie to jest proste, nie? No ale dobra, czy to jest takie proste tak naprawdę, jak to brzmi, czy jednak jest to ciężka, codzienna robota? Bardzo ciężka. Wydaje mi się, że to, co była moją przewagą przed dołączeniem do kursu, to właśnie ta praca wcześniej w networku, jasne. Przerobienie sobie w głowie tego całego syfu, bo mamy ten syf po prostu w sobie. Nie mamy pewności siebie. Gdzieś ten system edukacji nas trochę rzeczywiście zjada i sprowadza w dół, żebyśmy byli wszyscy równi. A niestety w biznesie, w internecie, żeby się w ogóle coś zarabiać w życiu, więcej niż przeciętność, no trzeba się w jakiś sposób wyróżniać. W taki czy inny, ale musisz gdzieś tam iść, nie? W górę. Musisz się je pokazywać. Więc ja to już miałem przed dołączeniem do kursu bardzo mocno przerobione. Ja wiedziałem, co chcę robić. Ja wiedziałem, że to jest dobry moment, wiedziałem, że to jest dobra droga. Tylko mówię, nie miałem tej właśnie poukładania tej wiedzy, tak jak być powinno. Nie? To był jedyny problem, a jakby ta cała sfera mentalna była przerobiona. I teraz się zastanawiam, że jakbym dołączył do twojego kursu 2 lata temu, kiedy nie działałem w networku, to co by z tego kursu było? Nie? Być może dalej bym siedział w którymś tam module i się bał pisać, nie? Albo się bał rozmawiać na ten stories, się bał nagrywać. A dzisiaj robię spotkania online dla osób, gdzie tam jest setka, wiesz, setka osób jest i jest, kurczę, jest fajnie, sobie rozmawiamy, wiesz, prowadzę prezentację i to jest mega, ale to w pewnym momencie w robocie, kiedy przeładowujesz tą swoją głowę gdzieś tam, wiesz, na te dobre tory, to w pewnym momencie jest takie cyk, nie? Że się nie przyjmujesz się do opinii innych, masz to głęboko w poważaniu i robisz swoje. Robisz codziennie swoje. Dlatego ja zawsze powtarzam, że motywacja to jest gówno. To jest gówno, bo bez codziennego działania, bez codziennego tego procesu, który musisz mieć, czy ci się chce, czy ci się nie chce, czy jesteś chory, tak jak ja byłem chory i tak musiałem robić swoje, nie? Nawet mi się nie chciało tam leżeć, nie? Bo gdzieś ten komputer ciągnął do mnie, nie? Że chcę pisać, chcę robić te reklamy, chcę kontaktować się z moimi klientami. I to jest, wydaje mi się, najważniejsze. Żeby ten mental gdzieś tam sobie uruchomić, przerobić to i dopiero później, jak dostajesz gdzieś ten cały kurs na przykład, nie? W postaci książki, w postaci czegokolwiek innego, dopiero to jest możliwe, żebyś to wdrażał. Może być to najlepsza droga na świecie, tutaj w twoich rękach, ale jak nie masz tutaj głowy przerobionej, to nic się nie zadzieje niestety. Jasne. Powiedz mi w takim razie, jak wygląda twój typowy dzień w pracy? Ponieważ no, pracujesz zdalnie, tak? Nie chodzisz nigdzie do biura, pracujesz z domu, można powiedzieć, tak? Nie masz żadnego... To teraz zaskoczenie. Pracuję dalej na etacie. Jasne. Pracuję dalej na etacie, ale słuchajcie, mi ta praca sprawia dużo przyjemność też. Mam o tyle fajne szefostwo, fajnych ludzi naprawdę u siebie w pracy, którzy wiedzą, że ja czymś tam się zajmuję. Ja robię swoją robotę, wykonuję ją w porządku, jest ok. I też jakby mam ten komfort psychiczny, że mogę cisnąć swoje rzeczy. Mogę cisnąć swoje rzeczy i ja mam wszystko bardzo mocno poukładane. Ja mam też rodzinę,
Mam dzieci. Właśnie. Ja mam kupę obowiązków, słuchajcie, mam kupę obowiązków, to tak się wydaje. I gdyby nie to, że ta moja wewnętrzna siła, że to mi, że mi się chce, mhm. cały czas mi się chce i że mam wszystko od A do Z sobie poukładane gdzieś mhm. tam w głowie, w kalendarzu, to chyba bym, kurczę, nie wiem, wypadł na pierwszym zakręcie. No, to słuchaj, to jeszcze raz. Chodzisz na etat tak, w takich godzinach stałych? Czy tak, 7:15 jestem na etacie. Jasne, jasne. Po pracy cisnę swoje też rzeczy. Czyli o 15 wracasz do domu. Tak, gdzieś tam 20-21 kończę swoje rzeczy. Okej, okay, okej. Okay. I po pracy jeszcze ciśniesz tam tak. agencję swoją. Tak. Kurczę, ostro, ostro, ostro. Zaskoczyłem cię, nie? Znaczy ja myślałem, że wiesz, że kurczę, ktoś tak tyle zarabia w swojej agencji, to wiesz, jakby już mówi dawno dla etatu, nara. Bo ja tak przynajmniej miałem, nie zarabiałem i wiesz, rzuciłem ten, znaczy etat mnie rzucił, bo mnie wyrzucili. Czy to jest pewnie jakiś następny krok? Na pewno, no, na pewno. No. I kiedy go planujesz zrobić? Wydaje mi się, że to jest ten rok pewnie. Nie? To jest jasne, ale co cię jakby zatrzymuje najbardziej na tym etacie? Wiesz co, no to, że mam rodzinę, to jest, może to zabrzmi trochę brutalnie, to jest jakaś poduszka finansowa, nie? Gdzieś tam zawsze z tyłu głowy. Pracowałem w różnych miejscach, naprawdę, zanim wiesz, gdzieś tam się pojawiłem w tym biurze, prowadziłem swoją działalność, swój sklep miałem gdzieś tam przy szkole. Pracowałem w British American Tobacco, przerzucałem śmieci dosłownie, kilkanaście ton przez swoje plecy, także wiem, co to jest ciężka praca. I chyba dzięki temu, że tak sobie to wszystko umiem poukładać, że nie marudzę, nie smęcę, że mi jest ciężko, to kurczę, i ta praca mi sprawia przyjemność. I mogę to spokojnie sobie łączyć. Mogę to spokojnie sobie łączyć też to, że mam rodzinę, że ona mnie wspiera, że wie, że to jest teraz mój czas jakby. Mega, mega. No, to jest, kurczę, no. Wiele osób, wiesz, jakby dla nich to jest wymówka, że mają pracę na etacie, że mają dzieci, że mają właśnie obowiązki domowe i tak dalej. Dlatego myślę, że dla tych osób to będzie właśnie taka największa inspiracja, że pomimo tego, że kurczę, no, rodzina, tak, to jest też bardzo ważna część naszego życia. Mamy też pracę na etacie od 7 do 15, ale pomimo tego da się takie wyniki osiągać. Czyli to wszystko, co dla większości w głowach siedzi, to jest tak naprawdę to, co wymówki, nie? Że tak jakby, wiesz, no kurczę, no, niech ktoś mi teraz powie, że wiesz, dziecko czy tam rodzina, To jest wymówka, nie? Że to jest wymówka. Tak. Dlatego mówiłem, że ten mental jest tak ważny, nie? Tak, tak, tak. Jak, kurde, jak nie przyciśniesz, nie będziesz miał tego właśnie przyrodzonego, to nic się nie wydarzy. To będziesz szukać tych wymówek. Będziesz szukać tych wymówek. Ja starałbym codziennie wyszukać sobie wymówkę, że jestem zmęczony, jestem chory, dziecko mi nie daje żyć. Bo czasem tak jest. To jest ciężko, słuchajcie. To jest normalne, nie? Że ja muszę codziennie się z tym mierzyć, nie? Ale jak wiesz, że jest ci ciężko. Miałem też takie dni, że chciałem, kurde, rzucam to wszystko w cholerę, nie? To normalne. Wyłączam komputer, wyłączam telefon, nie robię nic. Ale jak przerobisz sobie takie ogromne zmęczenie w głowie, ogromną chęć, żeby zrezygnować, to wstajesz, a na następny dzień jesteś silniejszy. Zdecydowanie. I nie przeszkadza ci to, że dużo pracujesz, bo po prostu usuwasz rzeczy, które nie są ci potrzebne do tego życia, nie? Tak jak ja usunąłem jakąś tam część swojej rozrywki, ja nie chodzę na imprezy, nie mam na to czasu, albo nie jest to moim priorytetem dzisiaj, nie? Ja chcę cisnąć w ten sposób, żeby za parę lat móc sobie odpoczywać, nie? To jest to, nie? To jest mega. Dlatego, wiesz, no to jest ważne, co tak naprawdę przepuszczasz przez swoją głowę, wiedzę oraz rzeczy, które na co dzień robisz. Czy właśnie wolisz ten czas spędzić po pracy, jak wracasz o 15, wolisz spędzić odpalając Netflixa, oglądając, wiesz, Netflixa, czy siadasz i ciśniesz swoją robotę, nie? Tak. Ciśniesz swoją robotę. I to jest chyba ten klucz, takie rozwiązanie, taka droga, która da ci za jakiś czas taką totalną wolność, nie? Tak. Więc no, oglądając Netflixa, jakby nic nie mam przeciwko Netflixowi, bo sam też sobie wieczorami lubię odpalić jakiś dokument na Netflixie, ale w momencie, kiedy masz już zrobioną swoją robotę, to wtedy jest czas na jakąś tam, powiedzmy, drobną rozrywkę, tak? Prosta zasada. Najpierw obiad, później deser. Wtedy to ma sens. Ale jak zaczniemy dzień od deseru, to wiesz, już nawet obiad później nie smakuje. No właśnie. Albo się już nie chce, nie ma miejsca na obiad, nie?
Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Powiedz Mateusz, w takim razie, jak się odmieniło twoje życie w momencie, kiedy zacząłeś zarabiać te pieniądze, dołączyłeś do ZSA, zbudowałeś swoją agencję, czujesz, że masz taki realny wpływ na życie swoich klientów? Wiesz co, rzadko mam w ogóle czas, żeby się nad tym wszystkim zastanowić, tak na poważnie, ale myślę, że to, gdzie dzisiaj jestem, to dalej w dalszym ciągu jest proces mój. Ja mam w głowie, gdzie ja chcę być, mam w głowie to, do czego ja dążę, ale ja się nie zastanawiam nad tym, co będzie za 3-4 lata, tylko ja robię codziennie swoje, nie? I nie staram się myśleć właśnie w kategoriach sukcesu, dlatego zapomniałem w ogóle właśnie o tym całym osiągnięciu swoim, cisnąłem swoje po prostu dalej, bo to było dla mnie najważniejsze. Dla mnie najważniejszy jest dzień dzisiejszy, tu i teraz, co mam do zrobienia, nie? Staram się jakby, wiesz, nie... Może to zabrzmi dziwnie, ale ja nie chcę pojawiać, żeby się pojawiła w mojej głowie jakaś tam wizja mojego pięknego życia, bo jak za dużo będę o tym myśleć, to wydaje mi się, że wtedy następuje coś takiego, jakbym ja już to osiągnął, nie? A jak ja wiem, że jak będę na tej gdzieś tam kiedyś plaży, nie? Sobie te swoje bose stópki moczyć w tym morzu, w tym oceanie i sobie popatrzę na to morze i powiem, kurde, to jest ten dzień. To jest ten dzień, w którym mogę zwolnić. To jest ten dzień, do którego dążyłem. I pewnie zacznę się zastanawiać, co dalej wtedy. Jasne. Po jakimś tam odpoczynku. Jeżeli chodzi o swoich klientów, to widzę, jak ich to też jara, nie? Że codziennie, kurde, tu zrobiliśmy profil, odpaliliśmy reklamy. Jak przez rok nie mieli na przykład żadnego zapytania o biznes, codziennie się pojawiają 3-4 po pierwszych 20-30 dniach. Jasne. To jest, kurde, wiesz, wow, potem, nie? Mega. Co się zmieniło? Mówię, no to się zmieniło to, że mi zaufałeś, nie? To się zmieniło to, że idziesz taką drogą, która wiem, że jest sprawdzona. Bo ja chcę ci pomóc, a nie chcę z ciebie ściągnąć pieniądze. Nie? I to jest chyba najważniejsze w ogóle w agencji, ponieważ często ludzie mają takie czasami przykre doświadczenia po innych agencjach i często te agencje są strasznie takie przez większość przedsiębiorców, przez większość firm są strasznie takie hejtowane, że agencja zazwyczaj im się kojarzy z osobami, które wykorzystują ich niewiedzę do tego, żeby, wiesz, ściągnąć z nich hajs i tak dalej. No, jakby naszym celem jest to, żeby pomóc naszym klientom rozwijać ich biznesy i pewnie tak samo jak u mnie, tak samo jest u ciebie, że twoim największym sukcesem są sukcesy twoich klientów, nie? I to jest jakby moim zdaniem największa nasza motywacja do działania. To nas napędza. Tak samo efekty moich kursantów i tak dalej. Więc to jest fajne, że masz takie podejście, że twoi klienci też na początku to jest trudne, wiesz, zaufać, ponieważ masz 11 klientów, zrobiłeś przychód swojej agencji 13,5 koła, więc no... Od jednego klienta prawdopodobnie wiesz między 1500 2000 miesięcznie, tak? Więc to jest czasami trudne z początku od razu komuś tyle zapłacić i to też jakby trzeba mieć do tego zaufanie, nie? Dla tej osoby, żeby jej tyle zapłacić i to jest bardzo fajne. I w pewnym momencie okazuje się, że ty nie jesteś wtedy na ich jakby na liście ich kosztów, tylko jesteś dla nich inwestycją, nie? Tak. Bo co, w kolejnym miesiącu wracają, tak, do ciebie? Dokładnie tak. No ja się nie muszę przypominać nawet, nie? Tylko dostaję wiadomość, wysyłam ci przelew, nie? Jasne. I to jest, ja wtedy myślę, wow, kurde, nie? Fajnie. Ty pamiętasz za mnie, nie? Automatycznie to się dzieje. Ale wysyłasz im jakby co miesiąc raporty? Wiesz co, ja się z nimi kontaktuję raczej tygodniowo, nie? Czyli tygodniowo. Jasne. Wysyłamy, co się zmieniło, co zmieniamy. Jasne. Mam z nimi kontakt na cały czas na Messengerze. Pozaznaczanych mam, wiesz, pozaznaczone mam grupy, które osoby mam obserwować, które dla mnie są ważne po prostu, nie? Na Instagramie czy na... I na Facebooku, i na Instagramie. Jasne. Nie? Na Facebooku zastosowałem metodę twoją, czyli wola, odciąłem totalnie, wtyczka jest. Mam coś takiego tylko jak grupy swoich znajomych. Jest taka opcja, że możesz sobie to segregować, nie? Niestety zacięło się, aparat się wstrzymał, ale wracamy znowu do rozmowy. Mam jeszcze dwa pytania. Mateusz, odnośnie, powiedziałeś, że nie
patrzysz na swoją wizję tak daleko, nie sięgasz tu swoją wizją tak daleko, tylko starasz się codziennie wykonywać robotę i to jest mega, mega fajne. Myślę, że też mam jakby podobną filozofię, ale powiedz mi, czy zastanawiałeś się nad tym, do jakiego, jakby, w jakim kierunku podążasz? Co dalej z tą swoją agencją? Na pewno. Jakie masz plany właśnie z agencją? Na pewno chciałbym wypuszczać coraz więcej produktów cyfrowych, czy to w postaci kursu, no bo też chciałbym dać możliwość współpracy ze mną, ale bez jakby takiego mojego udziału. Tak jak ty to robisz w ZSA, jasne. Ewentualnie spotykać się z ludźmi, którzy kupią mój produkt, im wyjaśnić jakieś tam na bieżąco problemy, no ale to nie ingeruje jakby, wiesz, w mój porządek dnia i nie zabiera tyle czasu, co normalny klient. Więc to prawda. No i chcę dać szansę też. Chcę dać szansę rzeczywiście, bo jest cała ta droga, która każdy może naprawdę networker sobie przerobić. Więc chciałbym dać tą możliwość, żeby sam mógł, nie? Sam jasne. Do tego wszystkiego. Czyli planujesz produkt stworzyć dla networkerów, tak? Tak, który będzie jakby wiedzą dla nich w pigułce tego, co mają robić. To będzie w postaci kursu, też będzie miał moduły. Jasne, To, co ja przerabiam ze swoimi klientami. Jeden na jeden, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli to będzie... No, to będę ja do nich mówić, ja będę do nich przemawiać. Można to sobie właśnie, tak jak w kursach, przerabiać wielokrotnie, wracać do tego. Jak się gdzieś pogubisz, to zawsze masz to, nie? Mega, to jest fajne. Myślę, że to jest największa taka wartość, że zawsze do tego możesz wrócić. I to jest fajny model skalowania konsultacji, nie? Na początku jest zawsze jeden na jeden, ale też jakby czas mamy ograniczony. Nie zawsze możemy się spotkać z klientem jeden na jeden i tak dalej. Zawsze potrzeba naszej energii. Czasami, no, zwłaszcza jak mam dużo obowiązków na swojej głowie, to też tej energii brakuje. Więc drugim etapem jest robienie tego grupowo i też już to przerobiłeś, tak? Dokładnie. Bo grupowo dokładnie. Też się spotykasz. To też jest fajne. To też jest jakby fajne. Być może to też będzie jakaś tam jedna z moich gałęzi, rzeczywiście, no bo to też jest w jakimś stopniu skalowanie, nie? Że nie jeden na jeden, tylko jeden do stu na przykład. Jasne. Nie? I to też jest spoko. To w takiej formie też jakby to chciałbym robić. No i to na pewno są te dwie gałęzie, które jasne. Pójdę 100%. Nie? Jasne. A kurs? Okej, okay. Czyli grupa teraz przychodzi do kursu. Dobra, a agencja? W jakim kierunku chcesz iść z agencją? Chcesz ją jakby wstrzymać? Czy... Nie, wydaje mi się, że będzie w dalszym ciągu. Część osób, której pomogę, pewnie w którymś tam momencie będzie chciała pójść sama i to jest jakby normalna część. Nie? Okay. Tak mi się wydaje, że tak po prostu w pewnym momencie jest. Część zostanie ze mną. Na pewno chciałbym mieć takich klientów, którzy mają duże struktury i którzy mogliby to robić sami, ale po prostu nie mają na to czasu, nie? Czyli tak zwany klient VIP, nie? Klient VIP. Ja mu wtedy obsługuję wszystko, co on chce. No i nie muszę wtedy mieć 10 czy 12 klientów, tylko mam 3-4 na przykład. Okej. A nie planujesz na przykład delegować różnych, powiedzmy, zadań, te, które ty wykonujesz w swojej agencji, znaleźć osoby do twojego teamu, nie brać tego pod uwagę? Brałem to pod uwagę. I kurczę, w tym momencie nie wiem, nie mam takiego jakby, wiesz, jeszcze zaufania, że ktoś będzie potrafił to robić tak samo jak ja. Normalne. To jest normalne i być może właśnie ten moment, w którym będę delegować, może się pojawi niedługo, nie? Na dzień dzisiejszy, kurczę, ciężko mi to oddać, nie? Komuś. To całą swoją jakby wiedzę i przekazanie tego, bo chciałem, żeby to też były osoby, które zostały, jeżeli by to miałoby tak wyglądać, chciałbym, żeby te osoby zostały ze mną na długo, nie? Bo jeżeli ja komuś się poświęcę i komuś przekażę tą wiedzę, ktoś ze mną będzie pracować, no to chciałem, żeby to było długotrwałe, nie? Długoterminowe, tak. Jasne. Czyli najbardziej nie obawiasz się tego, że będziesz musiał oddać część pieniędzy, które zarabiasz? Nie, kompletnie o to chodzi, tylko chciałem, żeby ci ludzie byli kompetentni i żeby wiedział, że za miesiąc oni dalej będą ze mną, nie? Gdzieś tam popłyną sobie, nie? Jest taka moja obawa, może niepotrzebna, nie? Być może tak jest. No. Ja tak miałem tą obawę też przez bardzo, bardzo długo. I nagle zrozumiałem, że tak naprawdę, jeśli nawet tak się stanie, to okej, dobra. Co jest jakby rynek bardzo duży. Pamiętam w momencie, kiedy nawet nagrałem relację na Insta Story, że potrzebuję osoby do swojego teamu, która będzie zarządzała reklamami, zobaczyłem, że bardzo dużo osób jest chętnych do współpracy ze mną, nie? Żeby nawet robić różne rzeczy w mojej agencji i mi pomagać.
Więc jakby też każdego dnia w swojej agencji zastanawiam się, jak mogę jako właśnie ta osoba, która kieruje tą agencją, jak mogę jeszcze bardziej ułatwić pracę swoim współpracownikom, nie? Z osobom, które ze mną współpracują. Dla moich klientów, jak mogę im ułatwić życie, nie? Oraz dla osób, które ze mną pracują, nie? I zawsze się zastanawiam właśnie nad tym, jak mogę jeszcze bardziej polepszyć nasze relacje. Dlatego też bardzo ważna jest, myślę, kultura też tej naszej zdalnej agencji, ponieważ no to nie jest tak, że idziemy do biura i codziennie się spotykamy z tymi pracownikami, współpracownikami, osobami z naszego teamu, tylko działamy wszyscy zdalnie. Dokładnie. Więc no, u nas jest tak, że po prostu co tydzień się spotykamy się przez kamerę, przez Zooma, spotykamy się z teamem i rozmawiamy właśnie o rzeczach związanych z naszymi klientami, o nas i tak dalej. Myślę, że to też jest bardzo ważne. To też jakby zachowuje, wiesz, tą kulturę organizacji w naszym zespole. No, ale jesteś na tym etapie, w którym też go przerabiałem. I myślę, że to jest bardzo fajny etap, żeby to przekazać w końcu, wiesz, tak, dalej. Także, widzisz, są trzy możliwe drogi, nie? Są trzy możliwe drogi. Jasne. Być może to za jakiś czas się zmieni, bo no, kurczę, no. Ten biznes jest taki, że on ewoluuje też razem ze mną, nie? Mm-hmm. To jest co do dzisiaj ty robisz, nie? Czyli gdzieś tam delegujesz te rzeczy. Być może ja jestem przed tym etapem gdzieś tam, zanim to zrozumiem, nie? I być może pójdę właśnie w tą stronę jeszcze, nie? Wszystko jest tak, jakby wiesz, zależy od tego, jak ty będziesz chciał, tak? To jest najważniejsze, żeby czuć się z tym dobrze, też samemu. No, to jest bardzo fajny etap i w sumie co ci najbardziej się podoba w tej agencji, w prowadzeniu agencji? Czemu lubisz ten model biznesu, a nie na przykład myślisz sobie, kurczę, może jednak wrócę do networkingu, czy wiesz, zajmę się czymś innym, na przykład kryptowalutami i tak dalej. Bo teraz dużo tych różnych biznesów, jakieś dropshippingi, Amazony. Jasne. Ja nie mówię, że to są złe biznesy, nie? Tylko trzeba mieć też świadomość, do jakiego ty biznesu jesteś stworzony. Musisz znać też siebie, nie? W networku musisz być takim bardzo człowiekiem, który jest mega empatyczny, mega do ludzi, nie? Takim, który ciągle gdzieś tam wspomaga, ciągle gdzieś tam motywuje kogoś i ciągnie cię, nie? Ciągnie cię bardzo mocno i mu to sprawia frajdę. Ja troszeczkę chyba wychodzę z innego założenia, że ja wolę rozwiązać twój problem, który ty masz. W przypadku na przykład, że chcesz dostarczyć kontakty do klientów, czy będziesz miał więcej followersów i więcej odbiorców. I to dzięki temu masz możliwość się rozwoju biznesu w tą stronę, niż jakby rozwijania tego jako sam siebie. Bo ja wiem, że takim człowiekiem nie jestem. Ja jestem człowiekiem, który bardzo mocno ciśnie, bardzo mocno pracuje. Mnie to drażni na przykład, jak ja muszę kogoś ciągnąć za uszy, nie? A jak ja wiem, że ktoś się zwraca do mnie po pomoc, to ja mogę mu w przeciągu niedługiego czasu szybko pomóc, nie? I są tego od razu efekty, nie? I on się cieszy, i ja się cieszę, nie? To jest chyba najważniejsze. Tak mi się wydaje, że trzeba się mieć świadomość, do czego jest stworzony. Nie? Nie każdy... MLM jest fajnym biznesem oczywiście, ale nie każdy do niego pasuje. Nie? To też trzeba to mieć na uwadze. Myślę, że też MLM jest trudny dla osób, które są trochę introwertyczne i raczej wolą pracować samodzielnie niż pracować z ludźmi. Nie? Też to jest bardzo ważne. Tego, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, nie? Że na początku, zanim zdecydujemy się na jakikolwiek biznes, warto jest poznać siebie, jakim jesteśmy typem człowieka. Jest wiele różnych testów osobowości, chociażby pierwszy darmowy test osobowości, 16 tak, osobowości, tak, 60personalities.com, jakoś tak. Tak, tak. Możecie sobie właśnie zrobić ten test. U mnie wyszło, że jestem osobą, która jest taka strasznie, wiesz, do ludzi, z ludźmi. Dlatego może ja się fajnie też odnajduję w social mediach i myślę, że tak samo ty też jakby lubisz ludzi, ale też no, każdy z nas musi znaleźć swoją drogę, swój model, który podpasuje pod nas, czyli podpasowujemy ja nasz model. Ja bardzo, żeby ktoś mi zaufał na maksa, na 100%, wtedy idziesz razem ze mną, ale nie oglądasz się za innych, czy oglądasz się za innym biznesem, czy za innym współpartnerem, tylko ciśniemy w jedną stronę, nie? Jasne. I to jest, musisz się mnie słuchać, nie? Jak ktoś robi coś po swojemu, to ja dziękuję wtedy za taką współpracę, bo ja wiem, że nie osiągniemy tego, co chcemy. Jasne, są zasady. Są twarde zasady z Mateuszem podczas współpracy z Mateuszem. Także no, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też klienci, z którymi współpracujesz w swojej agencji,
też wiedzieli, że do nich należy też jakaś robota, bo często wydaje się klientom w różnych agencjach, że okej, mamy agencję, ona zajmuje się wszystkim, więc ja tak naprawdę już nic nie muszę od siebie robić, ja nic nie muszę, żadnego nie ma wkładu. Tak. To działa w dwie strony. Im bardziej klient się angażuje, to wtedy ten efekt jest znacznie, znacznie lepszy. Nie? I to jest chyba takie kluczowe, żeby też uświadamiać swoich klientów, że to działa w dwie strony. I ja daję z siebie 100%, okej, okay, super, ponieważ zawsze, ale ty też musisz dawać 100%, nie? Ponieważ no, wtedy to dopiero ma znacznie lepszy efekt. Dokładnie. Dobra, Mateusz, powoli zbliżamy się do końca, ponieważ już sporo rozmawiamy. Mi się wydaje, że to było 13 minut, ale już mamy ponad 40 minut. Także powiedz mi, Mateusz, jeszcze dla osób, które nas oglądają, jaką masz taką jedną wskazówkę dla osób, które chcą, myślą, zastanawiały się o tym, żeby stworzyć swoją zdalną agencję. Jaką masz dla nich jedną wskazówkę, od czego powinni zacząć? Wydaje mi się, że to, co powiedziałem i co się przewijało cały czas przez tą rozmowę, to to, żeby poukładali sobie przede wszystkim na początku w głowie. Mhm. Jeżeli zaczynasz coś, masz nawet pieniądze na jakiś kurs, chcesz zacząć jakiś biznes, to nikt ci to nie da, jeżeli nie przerobisz tego naprawdę w głowie. Co chciałbyś robić? Te całe wszystkie opinie jakieś tego twojego otoczenia, musisz niestety na tym bardzo mocno zapanować. Czyli musisz zapanować nad mentalną swoją częścią swojego życia i dopiero wtedy później się zajmować jakimkolwiek biznesem. To jest najważniejsze. Jasne. Czyli zrobić porządek na początku w swojej głowie. No, ponieważ osoby, które w większości mają chaos, myślą o może pójdę właśnie w dropshipping, może zacznę handel na Allegro, może stworzę jakiś kurs, czy może stworzę markę ubrań. No to jest chaos, więc warto jakby znaleźć ten kierunek, przede wszystkim poznając siebie. Nie? To jest też bardzo ważne. Poznać siebie, a dopiero wtedy szukać osoby, która jest już tam, gdzie ty chcesz być i wtedy od tej osoby się uczyć. Też nie uczyć się od wszystkich naraz, ponieważ to też powoduje chaos. To jest mega ważne, bo tak ludzie też często mają, że kurde, wezmę kurs od tego, zmiksuję to i zobaczymy, co wyjdzie. I zazwyczaj wychodzi sieczka po prostu, nie? Tak. Bo jak słuchajcie, jak kupujecie taki kurs, to idźcie po prostu na 100% tą drogą. Mhm. Na 100%. Krok po kroku, tak jak ktoś mówi. Bo jak w pewnym momencie coś wam się nie spodoba, a to wezmę, to zmienię. I zazwyczaj wtedy się wszystko rozkrzacza i mówicie, że ten kurs nie działa, ta droga nie działa, te słowa twoje czy jakieś tam twoje tipy nie działają. To wszystko działa, tylko trzeba pójść jedną ścieżką. Mhm. Jedną ścieżką. Jeżeli ona nie zadziała, to wtedy próbujesz czegoś innego, nie? Tak, ale też sobie dać czas, tak? Przede wszystkim. Tak, a nie, że chwilę coś zmieniasz, nie? Tak, większość ma takie tendencje, że skacze z kwiatka na kwiatek. Okej, tutaj spróbuję tego, a to nie działa, to spróbuję tego. Dokładnie. I wiesz, i nagle okazuje się, że kurde, ja chyba jestem do niczego, ponieważ spróbowałem 100 różnych biznesów i żaden nie zadziałał, nie? Więc to jest taka zmora wszystkich osób, które próbują swoich sił w budowaniu zdalnego biznesu. Mam nadzieję, że ta rozmowa z Mateuszem była dla was mega, mega wartościowa. Dla mnie była, pomimo tego, że jakby ja zadawałem pytania, ale Mateusz też bardzo dużo fajnych, wartościowych rzeczy przekazał. I co? My lecimy z Mateuszem na kolację, gdzie będziemy świętować jego sukces. Jeszcze raz, Mateusz, gratulacje. Wszystkiego dobrego, dalszych sukcesów. I do zobaczenia w następnym wideo. Dzięki za waszą uwagę. Hej. Cześć.